Widziałem rzeźnię wiele razy, chłopie, no ja pochodzę z rolniczej rodziny. Ja sam świniaki ubijałem, flaki z treści płukałem, krew upuszczałem do miski. No to mnie takie rzeczy za bardzo nie ruszają, nie aż tak. Jestem obrzydliwy, ale akurat takie rzeczy, no to tak wiesz. Znaczy w rzeźni, no i nie wygląda to za ciekawie, wygląda to obrzydliwie, dlatego że tam jest dużo tego, nie? Że jest dużo tych zwierząt bitych. Natomiast jak bijesz jedno zwierzę, no to no wygląda tak trochę inaczej wtedy, nie? Ja już widziałem i biłem różne zwierzęta, naprawdę. Świniaki, kozy, króliki, nutrie, bażanty, gęsi, kaczki, kury. Jelenie nie, ale sarnę kiedyś tak. Ale to było jeszcze za komuny. Mięso z nutrie spycha? No ja nutrie to tylko kiełbasę robiliśmy, to pamiętam. A tak jak mięso typowe smakuje, to nie pamiętam. Wiem, że królicze mięso bardzo smaczne było. Królik taki... Kiedyś były takie okrągłe prodyże, to na pewno wiecie, co to jest. Starsi wiedzą, co to okrągły prodyż, co się kabel do niego tam dołączało. To pieczony królik w takim prodyżu, to naprawdę było coś. Te szczelie spokojne otargały sąd. Mamy na tej wojnie